Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek Rime. Mam nadzieję, że gra podobała wam się tak samo jak mnie, ponieważ według mnie jest naprawdę bardzo fajna. Taka... zdecydowanie relaksująca. Całkiem fajnie się te wszystkie okolice zwiedza i całkiem fajnie się to wszystko tutaj... kłada. W ogóle fajny jest ten ekran ładowania. Czy nie dlatego wam go pokazywałam, to dlatego, że powinnam zacząć dopiero od teraz, ale nie zrobiłam tego. Myślę, że te odcinki będę trzymać takie krótkie tam. 25, góra do pół godziny. Myślę, że tak jest najlepiej. Zresztą takie sesje nagraniowe są dla mnie po prostu najłatwiejsze do zrobienia. Dobra, chyba tu nic nie ma dalej w tym miejscu. Ej, gdzie Denis? On tu chyba stał. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wow! To był jakiś glitch, czy to było zaplanowane? Chyba jakiś glitch. Nie wiem, czy widzicie, tam jest taka fajna... tam w tle jest taka fajna jaskinia jakaś. Tylko czy będziemy mogli się tam kiedyś dostać. Bo póki co to chyba nie. Ale może w jakimś późniejszym etapie. Chyba powinniśmy iść z Elisem, a ja... łażę. Po okolicy je oglądam. No ale chciałam jak najwięcej tych znajdziek znaleźć. Okej, tu jest jeden. Musimy znaleźć trzy. Aha, okej, dobra, on był tak bardzo schowany, że tak było ciężko go znaleźć, nie? Ale oczywiście natura zwiedzania każe mi iść najpierw tutaj. O, tam widzę coś ciekawego. Tu jest piedestał. To było. Tak, mamy kolejną część emblematu. Ciekawe, czy ja znajduję konkretne i konkretne są w konkretnym miejscu, to tylko tak po prostu po kolei się zbierają. Zawsze są kolejne jakby. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Tu jest rzeczka. Można iść wzdłuż rzeczki. Czy to jest ta rzeczka, którą mieliśmy już wcześniej? Chyba tak. Tak, nie ma tu nic ciekawego. Spiąć się chyba nigdzie też nie możemy. No więc dobra. Idziemy w takim razie dalej. Czy nie? Czy to jest na czas? Tak, to było na czas, patrzcie. O, tam jest lis. Ciekawe, jak on się tu przedostał, ale on jest jakimś magicznym lisem. O, możemy wziąć... Pewnie trzeba będzie co? Znowu złabiać te? Niki? Gdzieś? Tam jest jaskinia. Tychże jest tyle rzeczy do odkrycia. Oczywiście to jest bardzo fajne. Myślę, że to jest taka fajna gra do nagrywania. W ogóle to jest taka gra, w którą kiedyś zawsze bardzo chciałam zagrać. Nigdy nie zagrałam. Kiedyś w końcu gdzieś rozdawali ją za darmo, chyba na Gogu. I ja sobie wtedy ją dodałam do biblioteki i nadal w nią nie zagrałam. Ale pomyślałam właśnie, że ona będzie wręcz idealna do tego, żeby ją nagrać. Czy wy widzicie to, co ja? Czy to jest jakiś robot? Wygląda jak robot normalnie, ale nic tu chyba więcej nie ma. To dziwne. Wyglądało jak ewidentnie coś, gdzie będzie jakiś skarb, a tak szczerze to nie widzę. Tu są meduzy i tu w ogóle dalej nie mogę płynąć. Z
Smutne, że nic tu nie ma. Albo nie zrozumiałam czegoś, znaczy. Może jednak coś gdzieś było. A tak właśnie nie wygląda, żeby coś było. Gdzieś tu. To tu mogę popłynąć. Już mam wrażenie, że się zgubiłam. Na szczęście to jest tylko wrażenie, bo w tej grze wcale nie idzie się tak łatwo zgubić. Ja już zauważyłam to w poprzednim odcinku. Że wydaje się, że jest dużo dróg i że w dużo stron możesz iść, ale tak naprawdę wszystko prowadzi w te same miejsca, więc... To jest całkiem nieźle zrobione. Dobra, tu mamy jakąś wieżę. Znaczy, wieżę. Wieżę ze skał. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra. No. Wspinaj się, mój drogi. Mhm. I tu nic nie ma? Albo ja coś nie zauważyłam? To bardzo ciekawe. Tutaj mogę wskoczyć. Okej. Wow, to wygląda na bardzo bezpieczne. Dobrze, że ty masz małe, silne ręce. O, co my tu mamy? Coś ciekawego. To jest nowe ubranie. Wiecie, czy skąd wiem? Bo oglądałam w... w ekstrasach w menu. Tak naprawdę. Ciekawe, czy już mogę go na przykład przebrać. Muszę to potem zobaczyć, obczaić. No dobra, a co my tu mamy? Patrzcie! Tam jest ten czerwony gostek. O ja! Ale chyba nic z nim nie możemy zrobić, że tak powiem. Poza tym, że on tam jest. Bo w ogóle tutaj to nie możemy ani zajść, ani nic, bo to się... bo się zabijemy. Myślę, że to była tylko taka ciekawostka, żeby zobaczyć tego gostka w czerwieni. Które... Jak tu zejść? To było shift? Tak, shift. Czy nie zabiłam się? Nie, o dziwo. Świetnie, cieszę się w takim razie. Dobra. To możemy iść dalej, tak myślę. Już kostka nie ma. On był tam tylko wtedy... Tak myślałam, to jest tutaj te w prawo od noga, ale wiecie, chciałam po prostu sprawdzić, żeby mieć pewność. Więc może teraz po prostu pójdziemy tam. Kurczę, wydaje mi się, że daleko się bardzo oddalam od... A, to była ta jaskinia, od tego miejsca, w którym byłam przed chwilą. No dobra, a jaki ładny wodospad, w ogóle wygląda jak mleko, ale... Ale bardzo ładny. Okej, co tu jest? Tu jest jakaś kulka. Świecąca. Którą mogę stąd wziąć. Aha. Okej, ale... Tak, w sumie to nie wiem po co ona mi. A jeszcze teraz taki kawał, bo musiała wracać. Ale to tam, czy to gdzieś tutaj ona jest potrzebna, kurczę. Nie wiem. Nie wiem, po co ją wzięłam. Może jest jednak gdzieś tam u góry potrzebna. Kurczę, kto wie. Zobaczymy. Czy... Aha, ja nie mogę z tym skakać.
Ha. Nie mogę z tym skakać. Jak to odłożę, to pewnie zniknie. A może do tego robota, który tam jest? Chociaż kurczę... No nie miał niczego, co by można było gdzieś mu włożyć. No kurczę, aż mi ciężko... Ciężko mi się wierzyć, że on tu stoi... Wiecie... Bez powodu. Ty robocie, masz jakąś dziurę? Coś, ten? Kurczę, nie bardzo, nie? Nie wygląda, że można by było mu gdzieś to... wsadzić. Patrzcie! Ha! Spróbowaliśmy obudzić strażnika. Nie wyszło. Ale dostaliśmy achievement. Czy spoko, nie? Znaczy, ja się nie obrażę. Znaczy, nie wiem, czy to jest wszystko, co mogliśmy zrobić. Ale cieszę się, że jednak się zdecydowałam... tam pójść. No dobra, w takim razie chyba już wszystko, co tu miałam, to... mogłam. Co tu mogłam, to zrobiłam. Znaczy, podoba mi się to, że właśnie jest tyle tych takich tajemnic do odkrycia dookoła jakby tej gry. Jest naprawdę fajne. I kurczę... aż chce się po prostu zwiedzać te okolice. O, patrzcie, patrzcie, tam jest ten czerwony koleś. Ej, jak my stoimy tam, to on jest tutaj. Jak on stoi tu, czy jak on tam stoi w tej, w tym oku, tej dziurze tam, to my stoimy tam. Ciekawe, kim jest ten koleś w ogóle? Tam widzę znowu jakąś jaskinię, kurczę. Czy ja stamtąd wyszłam? Czy... trochę się gubię, gdzie byłam już. A gdzie jeszcze mogę iść? No, wskoczyć tu możesz? Nie. Masz, kurczę, tak wyglądało trochę. Jakbym mogła tam wskoczyć. Nie mogła. No to nie idziemy dookoła, no. Kurczę, nie da się tu iść dookoła. Ha! Hej. To jest dziwne. Serio? No nie mogę tu wskoczyć, kurczę? Aż ewidentnie się prosi, żebym mogła tu wskoczyć. Tam jest jakaś jaskinia, do której nie wiem jak wejść. Wow. Bo tu się nigdy nie da wskoczyć. Chociaż on ewidentnie mógłby się tu złapać, ale gra tego nie przewidziała, więc... pewnie to jest po to, żeby zeskoczyć. Ale ciekawe, jak można by było wejść do tej jaskini tam. Teraz mnie to intryguje, no. Cześć, dziku. Czy tam coś jest? Czy tylko drzewa? Tak wygląda, jakby coś tam było. Nie, to chyba tylko drzewa. Dobra, znowu się robi ciemno, co mi się nie podoba osobiście. Lisek czeka na nas tam. Jak można wejść do tej jaskini? Cześć, Lisku. Jak można wejść do tej jaskini, którą tam widziałam? Cześć. To trzeba jakoś, nie wiem, ustawić tak, żeby było widać coś ten. No, teraz już widać. No nie wiem. Tak kurczę by wyglądało, jakby trzeba było ją... w jakiś sposób... razem ustawić, ale to nie zadziałało. Może jeszcze jakoś inaczej powinna była. Znaczy nie, że mi się spieszyło, że zrobić właśnie to, bo chciałam jeszcze inne rzeczy zrobić. O! Tu jest jakiś sekrecik, który leży właściwie na wierzchu. Jej, ostatni fragment emblematu, ale fajnie. Coś nam się udało zebrać. Tak, tam jest czerwony gostek, nadal tam stoi, stąd można go nawet zauważyć. Co jest ciekawe. Tu
są jakieś drzwi, przez które przejść nie mogę. Ta jaskinia mi, no kurczę, tak mi spokoju nie daje tamta jaskinia. Aha, bo tu są takie ciernie, przez które ja przejść nie mogę. Czy dziki mogą... Cześć dziku, to jesteś małym dzikiem, więc chyba mały dzik mi nic tutaj nie... Czy dziki mogą zjeść te... kolce? Nie bardzo, nie? Kurczę. To musi być jakiś, nie wiem, duży dzik. Gdzie tam był duży dzik? Gdzieś tam, nie? Jezu, ten mały za mną biegnie. Jakie to urocze w sumie. Trochę zapisów by mi się lepiej przydawało w tej grze, bo on tylko na checkpointy reaguje. Co jest trochę denerwujące czasem. Nie, no to jest mały, tam był duży. Mijałam dużego tutaj, próbowałam go zepchnąć z krawędzi. Teraz biegają za mną dwa małe. Gdzie jest ten większy? Halo, dziku. Czy wydawałoby się, że będzie gdzieś tu? Gdzie on zdążył poleść? O, tam jest. Już mówiłam, to chyba nic nie da. Ale... Jak to mówią, kto nie próbuje, ten nie ma. Czy tam nie je, czy nie pamiętam, jak dokładnie idzie ten. A może dzik z góry może do mnie przyjść? Hej, dziku z góry. Chyba nie bardzo. Wow! Generalnie to skończyło się... moją śmiercią? To ja w ogóle nie wiem, co się stało, tak szczerze. O, czyli jednak, patrzcie! Kurczę, to było w sumie fajnie przemyślane. Oho! Tu mamy kolejnego zwierzaczka. Dzika! Nie no, kurczę, naprawdę fajnie. To się cieszę, że to odkryłam. Właśnie, ta satysfakcja z odkrywania takich rzeczy jest w sumie też bardzo duża. I to jest bardzo fajne. Kurczę, tam jeszcze dzik jest w ogóle na górze. Jestem ciekawa, czy tam można jakoś się dostać na górę. Na przykład, nie wiem, tędy. No to jakoś wskoczyć? Nie wiem, tak nie wygląda, kurczę. Ale widzicie, tam są jakieś takie rzeczy na górze, kurczę, i takie dla dzika i w ogóle. Ale ja tu się... dostać nie mam jak. Nie, tędy nie wskoczę. Bo to jest fajne malowidło. Myślałam, że reaguje na mój śpiew, ale to nieprawda. Ono po prostu zaczyna błyszczeć, jak się do niego podchodzi. No okej. Ja myślę, że może to jest miejsce, w którym będziemy później. A jak nie, to... to trudno. No tak naprawdę, nie mogę jakoś znaleźć opcji, żeby można było tam... się dostać na górę w tym momencie. No dobra, tu mamy takie coś. I pewnie tędy musimy to połączyć, co? O. Dobrze kombinowałam, tylko w złym miejscu wcześniej po prostu. Pięknie. Otworzyliśmy drzwi. No, gra mi się nie zapisuje, bo nie zwracam na to uwagi. Wow!
Wow, prawie spadłam do dziury. Czy chyba i tak muszę do niej wpaść? Bo... Nie mogłam przeskoczyć górą. Dobra, no tu można na przykład wskoczyć. Chyba nie. Przynajmniej nie z tej strony. Czy mogę to przenieść? Wygląda jak coś, co mogę... O, właśnie, przenieść. Czy fajne? Fajnie. No, różne nowe mechaniki tutaj przedstawiają. Co i róż. Co też jest bardzo fajne. Bo już ta gra ma więcej opcji, niż ja myślałam, że będzie miała. To jest zdecydowanie fajne. No, idź na górę, mój drogi. Na górę. Ciekawe, czy on ma w ogóle jakieś imię. Pewnie nie, pewnie jest chłopcem. Znaczy, co jak już mówiłam, nie jestem nawet pewna, czy jest chłopcem. No dobra, tu znowu musimy coś ze sobą połączyć. Aczkolwiek... Przepraszam, czy ja mogę stąd wyjść? Czak, tak, tak, tak. Aczkolwiek najpierw musimy przesunąć to tutaj. No, złap to. Czy to już wystarczy? Nie, bo to jest za małe, więc trzeba to przyciągnąć tutaj, że tak powiem, bliżej. Po prostu. Podejrzewam, że tu. Po prostu. Tak? Czy to już wystarczy? Dobra. Już jesteśmy blisko jej. Drzwi! Mamy drzwi! Jak miło. Kurczę, naprawdę albo mi się wydaje, że ja nie widzę tych checkpointów, albo ich jeszcze naprawdę nie było. O, rzeka. Cały czas mnie martwi, że ja mogłam wejść tam na górę i nie weszłam, ale trudno. Można to przesunąć, ale w tym momencie chyba nie ma po co? To jest bardzo ciekawe. Znowu jakaś taka większa zagadka. Bo mogę też w drugą stronę coś tutaj teraz spróbować. Coś otworzyć. Ale to chyba też nie mamy wszystkiego. Więc ja bym powiedziała, że bardzo mało mamy. Naprawdę ciekawe. Tu nam też brakuje właściwie drugiej połowy. To tak wam powiem, tak? Tak nie bardzo wiem. Ja bym, że nawet bardzo nie wiem. Czy tu coś jest? Jest bardzo ciekawe. Wiecie, że nie wiem i co tak kompletnie? Nie mam pomysłu?
Jeszcze martwi mnie, że muszę kończyć, a nie mam punktu kontrolnego. Nie wiem, kiedy był ostatni punkt kontrolny. To ten ogień się... Coś mu zrobiło? Kurczę, ja nie wiem. To naprawdę jest intrygujące, bo nie wiem. Pojęcia nie mam, jak to w tym momencie zrobić. No mamy pół. I tyle. Czy ja jeszcze czegoś nie mam? Co powinnam mieć? Już się wierzyć nie chcę. A bo może my potrzebujemy tą... My potrzebujemy tą połowę. Tak myślę. Tą połowę stąd potrzebujemy mieć tu. Ale czy to się da tak zrobić? No generalnie powinno móc, prawda? Że... O, o, o! Połączymy, tak. Widzicie? Czasem trzeba trochę pomyśleć bardziej. Teraz przesuniemy sobie to, żeby było w tamtą stronę. I teraz zabierzemy to. Zaniesiemy tam. I będziemy mieli gotowe. Jak fajno. Czy tak wystarczy, jak jest położone, czy musi być jakoś dokładniej? Ach, musi być dokładniej, kurczę. Musi być dokładniej na tym środku tego czegoś. Jakoś tak. Mam nadzieję, że to naprawdę nie musi być co do piksela, bo trochę to denerwujące. O, o, dobra, jak już się świeci, to już jest okej. Jej, pięknie! Dobrze, gra się zapisała. Ej, tam stoi człowiek w czerwieni. Gra się zapisała, dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Mam nadzieję, że gra wam się tak samo podoba jak mi. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!